O tym, że zesłał mnie Bóg, opowiadam od lat i mogę powiedzieć Wam, że pewnego dnia przekonacie się o tym. W międzyczasie zaś pozwólcie, że wyjaśnię, co przybyłem zrobić i kto zostanie tym dotknięty. Browning napisał tak: Prawda leży w nas. Ona nie musi wznieść się z zewnątrz, nieważne w co byście nie wierzyli. Każdy z nas ma taki najskrytszy punkt centralny, w którym prawda trwa w swej pełni. Wasz splendor nie zależy od tego, aby wchodziło w Was światło, które nie pochodzi z wewnątrz. Znajdźcie raczej drogę ucieczki, by to mogło uwolnić się z Was, Paracelsus. Skoro więc prawda znajduje się w nas, i ja przekazuję tą prawdę, to Wy rozpoznacie to. Wszyscy ci, którzy otrzymawszy, uwierzyli w to, będą to wiedzieć. Ten, kto tego nie otrzyma, nie będzie tego teraz wiedział, ale ostatecznie dowie się. Na to wskazuje ten fragment z Ewangeliana. Przekazałem im słowa, które mi dałeś, a oni przyjęli je i uwierzyli, że Ty mnie posłałeś. Opowiadałem wam o tym, jak stałem przed obliczem zmartwychwstałego Pana. On przybrał ludzką formę boskości, będąc nieskończoną miłością. Objął mnie wówczas i włączył w swe ciało. Stałem się jednym ciałem i jedną formą ze zmartwychwstałym Panem. Jeden Duch. Jeden Pan, jeden Bóg, Ojciec wszystkich. List do Efezjan. Ale ten, który mnie wtedy syłał, mimo iż to był ten sam Pan, bo jest tylko jeden Pan, to on zamiast miłością był w tamtej chwili potęgą, wszechmocą. Dlatego po tym, jak zostałem dołączony do jednego ciała miłości, stanąłem w obecności wszechmocy, przed człowiekiem, bo Bóg jest człowiekiem i potrzebuje człowieka jako personifikacji wszystkich swych atrybutów. Stanąłem więc przed nieskończoną potęgą, która jest mocą, i będąc tą mocą, On powiedział do mnie: Czas działać. I wysłał mnie. Zostałem posłany na ten świat, by opowiadać historię Boga będącego nieskończoną mocą, nie miłością. Ja odnosiłem się do miłości, bo nie zostać włączony wpierw w ciało miłości byłoby czymś potwornym, bo byłoby czymś strasznym mieć taką moc i nie być poskramianym miłością. Ten, kto jest zsyłany przez Boga noszącego ciało mocy, przed zesłaniem musi zostać włączony w ciało miłości noszone przez tego samego Boga. Ja zostałem zesłany, by opowiedzieć światu o nieskończonej mocy Boga, i powiadam wam, że ta moc, moja... Moc jest Waszą cudowną ludzką wyobraźnią. Ta moc wykracza poza najśmielsze marzenia tych, którzy paradują dookoła z bronią jądrową. Tak, mógłbym tak zniszczyć Nowy Jork, ale czy to jest taka moc? A co jeśli mielibyście taką moc, aby zdobyć Nowy Jork bez rozbicia choćby jednej cegły, czy skrzywdzenia choćby jednego dziecka w tym mieście? Wyobraźcie sobie, że jesteście na głównej stacji metra w Nowym Jorku w godzinach szczytu. To kompletne pandemonium. Albo na giełdzie, gdy odnotowywane są spadki i wszyscy starają się sprzedawać. Każdy tam ma bzika na punkcie pieniędzy. Patrzą na wykresy i poruszają się w przód i w tył, zupełnie jak pszczoły w ulu. I teraz załóżmy, że zastajecie taką scenę. I patrząc na to wiecie, że jeśli wstrzymacie tą aktywność, która wychodzi z was, to wszystko to ustanie. Robicie to zatem i wszystko zastyga. Potem wypuszczacie to i oni znów zaczynają się ruszać. Nieważne jak długo to wstrzymujecie, czy to minuta, czy godzina, po uwolnieniu ich oni wrócą do tego co robili. Ale przypuśćmy, że najpierw zmienilibyście ich intencje, a potem to z powrotem uruchomili. Oni, mając już inne cele, byliby pod przymusem wypełnienia tego, co nimi powoduje. Oni myślą, że to są wtedy ich własne idee i że to oni sami to zainicjowali. Teraz wyobraźcie sobie, że robicie to z armią złożoną z milionów żołnierzy gotowych zniszczyć wasze miasto. Zatrzymując tą aktywność wraz z ich zamiarem uderzenia na was, moglibyście zmienić ich intencje i sprawić, aby oni wszyscy podobnie do lemingów poszli na brzeg morza i skoczyli do wody, topiąc się. To jest to, co moglibyście zrobić z tą mocą, ale nie zrobicie tego, nie, ponieważ ten, kto jest zesłany, wpierw zostaje wkomponowany w ciało miłości, a tym, który gra wszystkie role jest Bóg, ale to jest moc. Ja skosztowałem tej mocy po tym, jak zesłał mnie na ten świat. W tamtym czasie zatrzymałem aktywność tych, którzy wydawali się być niezależni ode mnie i odkryłem przez to, że oni wcale nie byli niezależni. Ich formy tak, ale nie ich życie, bo ich życie jest we mnie. Ja jestem tym, który ożywia świat, gdyż tak jak ojciec ma życie w sobie, taki dał synowi swojemu, aby i on miał życie w sobie. Nie może do mnie przyjść nikt poza tymi, których przyciąga mój ojciec, który mnie posłał. Ewangelia Jana. Tak oto ten, który jest posłany, powołuje swych uczniów. Zaczynam od wierzchu mej prawdziwej istoty i uczę o tej nieskończonej mocy, którą jest wasza cudowna ludzka wyobraźnia. I teraz do jakiego stopnia wy w to uwierzycie? Bowiem wielu jest wzywanych, lecz niewielu wybranych Ewangelia Mateusza. Bo wielu powie, że oczywiście, że oni wierzą i dadzą wam puste deklaracje słowne. Dlatego ja nie słucham tego, gdy oni pozornie mówią, że mi wierzą. Ja nie jestem sędzią. On nie posłał swego Syna na świat, aby sądził tu kogoś, czy aby potępił ten świat. On zrobił to, aby świat mógł otrzymać życie wieczne i aby został przez Niego zbawiony. Nikt, kto w niego wierzy, nie będzie potępiony, a ten, kto nie wierzy, już jest potępiony, bo nie uwierzył w imię jedynego syna Boga Ewangelia Jana. To imię tu oznacza naturę. Naturą zaś tego syna, o którym ja teraz mówię, jest moc, bowiem Chrystus w piśmie określony został jako moc i mądrość Boga. Gdy stajecie przed obliczem mocy i zostajecie zesłani, to zsyła was moc Boża, a mocą Bożą jest Chrystus. On jest ojcem i oczekuje, że mądrze wykorzystacie swój talent, tak aby gdy wróci mógł powiedzieć: Dobrze, jesteś wiernym sługą, wejdź do radości Twego Pana, bo Wy wystąpiliście ukazując się i bez względu na to, co mówili inni, powiedzieliście to, co było Wam powiedziane, to, czego doświadczyliście. Pozwólcie, że pokażę Wam, jak oni są wybierani. Odbywa się to w głębi ich duszy. Tydzień temu, w piątkową noc, pewna kobieta zasypiała, myśląc o przesłaniu, jakie usłyszała tu z tej sceny. Napisała do mnie tak: Znalazłam się w jakimś bardzo odległym miejscu i w innym czasie. Nie rozumiałam nic z tego, co tam widziałam i słyszałam. Nagle to zamieszanie skończyło się i byłam w jakiejś ogromnej, przeszklonej sali z marmurowymi kolumnami. Tam nie było niczego poza krzesłem na którym siedziałam. Poczułam nagle, że kogoś oczekuję. Nie wiedziałam kogo, ale wiedziałam, że spodziewam się kogoś. Wtedy pojawił się jakiś samobieżny powóz. Otworzyły się drzwi i wyszedł człowiek uosabiający moc i władzę. To był wysoki mężczyzna z siwymi kręconymi włosami. Miał na sobie płaszcz i podręczną torbę. Wszedł niezwłocznie do pomieszczenia, w którym byłam i podszedł bliżej. Bez żadnego pozdrowienia zaczął mówić. On, jako uosobienie mocy, mówił o mocy. To była lekcja mocy. I to byłeś ty, Neville. Mówiłeś o mocy. O czystej mocy, o niezmąconej potędze. Patrzyłam na Ciebie i wiedziałam, że to był Bóg. Powiedziałam sama do siebie: To Bóg i to jest Neville. Gdy skończył mówić, to nie poznając mnie, odwrócił się i odszedł w stronę powozu, który się pojawił. Wszedł do niego i wtedy on i ten pojazd zniknęli. Byłam zdumiona. Obudziłam się, będąc w szoku. Poszłam do łazienki. Gdy wróciłam do łóżka, to pomyślałam: Muszę o tym powiedzieć Neville'owi. Zasnęłam znowu i śniłam, że zmierzam do ciebie, aby o tym ci opowiedzieć. Szłam w stronę kasy biletowej i zobaczyłam swoją przyjaciółkę Margaret. Gdy tylko ją ujrzałam, to coś uderzyło mnie w czoło, prosto między oczy. Zabolało mnie to. Czułam ostry ból. Na ziemi zobaczyłam coś, co wyglądało jak kamień, więc podniosłam to. To był wypolerowany topas o wielkości 7 na 10 cm. Na całej jego powierzchni osadzone było złoto. Pokazałam to Margaret, a pewien mężczyzna, który to zobaczył, stwierdził: "To jest coś cennego. Może pani to pociąć na mniejsze kawałki i dostać za to sporo pieniędzy". Ten pomysł o wzbogaceniu się przemówił do mnie i wsadziłam to do swojej torebki. Poszłyśmy do kasy biletowej. Powiedziałam, że muszę ci powiedzieć o tym moim śnie. Nagle moja przedziółka zniknęła. Rozejrzałam się szukając samochodu, jego także nie było. Otworzyłam torebkę i okazało się, że była pusta. Nie było w niej ani pieniędzy, ani topazu. Na co mi pieniądze? Pomyślałam i zatrzymałam tą myśl. Potem pomyślałam, wejdę do środka i wyobrażę sobie, że jestem z Nevillem. Wtedy natychmiast znalazłam się w Twoim domu i opowiedziałam Ci swój sen. Dotarłam do tego punktu, gdy przypomniałam sobie o nauczaniu dotyczącym wyobrażania i usłyszałam dźwięk dzwonka do drzwi. Do środka weszła liczna grupa radosnych osób i powiedziałeś, że musisz iść. Zostawiłeś mnie tam. Złą z tego powodu, że nie zdążyłam Ci opowiedzieć o swoim śnie i o tym, jak użyłam wyobrażania. Obudziłam się mówiąc, że muszę Ci o tym powiedzieć i że zrobię to w poniedziałek. Tak też zrobiła, bo gdy wróciłem do domu, to ten list przeczytałem właśnie w poniedziałkową noc. To było dla niej tak wyraźne, że obudziła się z tymi słowami: Muszę mu powiedzieć, powiem Nevilleowi w poniedziałek. Tak właśnie ktoś zostaje wybrany. W głębinach duszy mój ojciec powołuje dwunastkę. Moja praca nie jest wypełniona, jeśli nie zostanie wezwana dwunastka. Będzie i siedemdziesięciu. I będzie i więcej, ale musi być powołana dwunastka. Ona, która zastosowała to we śnie, widziała rzeczywiście to, o czym mówiłem: że Bóg sam zesłał mnie przyodziany w ubiór mocy. Gdy tamten człowiek pojawił się i zaczął mówić o mocy, to sam był ucieleśnieniem mocy. On emanował mocą. To był Neville, a mimo to był to Bóg. To chcę wam przekazać, wam, którzy znacie moje słabości jako człowieka. Możecie powiedzieć, o głuptasie, daj nam coś innego, powiedz nam o czymś innym. I tak wielu nie jest ze mną szczerymi. W głębi duszy jednak wcale nie składacie mi pustych deklaracji. W głębi duszy to się odsłoni i wtedy wiecie, kim ja jestem. I mogę wam powiedzieć, że nie jestem unikalny, bo przyjdzie taki dzień, kiedy i wy również zostaniecie powołani i zesłani, ale zesłani przez moc. Gdybym był posłany przez niego, noszącego ubiór miłości, to nie mówiłbym wam o niczym innym, jak o formie miłości. Ale było inaczej. Zostałem zesłany, gdy nosił ubiór mocy. Nosił formę Jezusa Chrystusa, bo Jezus Chrystus jest mocą i mądrością Boga. Opowiadałem o tym od momentu, gdy to się wydarzyło, bo jakaż może być większa moc na tym świecie, niż możliwość wpływania na spełnienie pragnienia. Nie było przyjaciółki ani samochodu, nie miała pieniędzy, nie miała topazu, ale pamiętała o o tej mocy o której mówiłem ona skorzystała z tego i natychmiast przeniosła się do mojego domu opowiadając mi o swoim śnie to dopiero było wykorzystanie mocy dziś mamy tę niezwykłą siłę pieniądza czy potęgę energii jądrowej ale to są zaledwie sztuczne ognie dziś ktoś może posiadać miliard dolarów ale nie może sobie kupić szacunku mogą myśleć że są bardzo bardzo mądrzy ale wystarczy jednopolityczne potknięcie i nie uda im się odkupić tego straconego zaufania u tych, którzy im zawierzyli. Akurat właśnie teraz dzieje się to na naszych oczach. Ci, którzy znają tę moc, o której ja wam mówię, mogą użyć jej bez żadnej pozycji, bez milionów. Czego mogliby użyć, aby do tego dotrzeć, bo mogą zamieszkiwać w tym osiągnięciu, tak jakby to była prawda. Jak to by było, gdyby to już była prawda? Pozwólcie, że będę przebywał w tym, tak jakby to była prawda, a drogą, jakiej nie zna nikt, to wszystko zostanie zrealizowane. Zostałem posłany, aby właśnie o tym wam opowiedzieć. Ludzie, pod wpływem swego małego fetyszu, ustanowili sobie małą ikonę, i to nazywają Jezusem Chrystusem. Ja nie mówię o tego typu Jezusie Chrystusie. Ja mówię o mocy bożej, o tej mocy, która została spersonifikowana w piśmie jako Jezus Chrystus. Mówię o mocy, która drzemie w człowieku. To jest moc, i zostałem zesłany, aby opowiedzieć Wam o niej. To właśnie jest Jezusem Chrystusem. On mnie zesłał, ale nigdy mnie nie opuścił. Ci więc, którzy mnie widzą, widzą tego, który mnie zesłał. Gdy ona ujrzała tą moc, która mnie zesłała, ujrzała mnie. Ujrzała tego, kto mnie zesłał, i on był taki jak ja. On posłał mnie na ten świat, i ja stanowię jedność z nim. On nigdy mnie nie zostawił. Gdybym teraz odszedł, to dokąd pójdę? Wrócę do tego, który mnie zesłał. A ja i on jesteśmy jednością. Razem powrócimy jako jeden, powrócimy do naszego ciała, zwanego miłością. O tej opowieści czytałem w piśmie i takiej sam mistycznie doświadczyłem. Chcę powiedzieć tej pani, że została wezwana z wielkiej głębi, bo poznała to, dowiodła w odległych regionach swego umysłu, że była wierna słowu, Albowiem przekazałem im słowa, które mi dałeś i prawdziwie poznali, że przyszedłem od Ciebie. Uwierzyli, że Ty mnie posłałeś. Ewangelia Jana. Ona poznała to przez swoje rzeczywiste doświadczenie. Ujrzała ucieleśnioną moc, wiedząc, że to był Bóg i znała Go jako Newila. Wie teraz, że jej nie okłamałem, że utrzymałem wiarę i opowiedziałem to tak, jak przydarzyło się mi. Doświadczyła tego w głębi swojej duszy i dowiedziała się, że to jest prawdą. Przechodząc do kolejnej opowieści, chcę uświadomić Was, że wszystko na tym świecie jest symbolem: Wszystko. Wasza matka to symbol, wasz ojciec to symbol wszystko to są symbole. Ta pani napisała do mnie tak: Sen zaczął się w ogromnej jadalni. Były tam wszystkie dziewczyny, ja też tam byłam, chociaż myślałam, że byłam gdzie indziej. Miałam już stan wychodzić, miałam swój własny pokój, moją własną przestrzeń. One mówiły o tym, że któraś straciła dziecko. Wszystkie miały kosmogramy astrologiczne. W diagramie tamtej osoby była literka P i to miało wskazywać na to, że jej dziecko zostało porwane. Któraś z nich zaczęła tłumaczyć innym, że to musiało się jej przytrafić, bo to jest tutaj, w jej horoskopie. Ja jej nawymyślałam, wymyślałam, tak samo jak tamtym innym, które wierzyły w te bzdury. Zaczęłam wyjaśniać, że ona nie musi tego doświadczać, że może dokonać korekty całego dnia. Kto powiedział, że trzeba się ograniczać do diagramu na 12 dni, że pierwsza litera danego dnia ma oznaczać doświadczenie następujące w tym dniu? To przecież nonsens. Powiedziałam do tej kobiety: Nie musisz tracić swojego dziecka, możesz się odzyskać. Potem wyjaśniłam jej to w szczegółach. Wszystkie one były takie nieprzyjemne, że wzięłam swoje dziecko i wyszłam stamtąd. Wyruszyłam w długą podróż wraz z wieloma innymi ludźmi. Spotykałam mnóstwo podróżników i postanowiłam wrócić. Znalazłam się tam z powrotem i zrozumiałam, że w miejscu, gdzie mieszkałam, mieszka teraz inna kobieta. Wszystko jest takie, jakie było wcześniej, nie licząc jednej bądź dwóch niewielkich zmian, jakie tam wprowadziła. Robiła jednak to, co ja robiłam. Grała tą rolę, którą ja sama grałam. Spostrzegłam, że moja biblioteczka się zmieniła. Moje książki zastąpiła swoimi, moje zaś leżały pod łóżkiem. Wszystkie moje książki to były encyklopedie. Powiedziałam do niej władczo, wyjmij stamtąd moje książki i umieść je tam, gdzie ich miejsce, a te książki zabierz. Następnie odczuwałam tą radość, kiedy to wszyscy podśpiewywali, ponieważ moja babcia miała przybyć. Ona umarła 6 lat temu, w 1962, a teraz w 1968 była tak pełna życia jak nigdy wcześniej. Była 15 lat młodsza. Miała grubsze włosy. i oczy jaśniały. Wszystko w niej było takie witalne. Nigdy nie widziałam jej tak żywotnej. Powitała mnie obejmując i całując. Poczułam chłód jej skóry, poczułam jej usta na moich ustach i to objęcie, obejmowałam ją podekscytowana i ona nagle zesztywniała, umarła w moich ramionach i upadła na podłogę. Wszyscy byli zaniepokojeni i smutni z tego powodu, a ja odczuwałam niezwykłą radość. Ona upadła na podłogę, a ja wtedy ujrzałam, czym to naprawdę jest. Dostrzegłam ten symbolizm w moim życiu, tą rolę, którą grała, i to jest wieczna rola. Zrozumiałam to, kim jestem, gdy ona upadła na podłogę i zniknęła. Bo nie tylko upadła, ale i zniknęła. Wszyscy wokół mnie smucili się, ale mi wcale nie było smutno. To dopiero niezwykłe doświadczenie. To ona miała to doświadczenie wstrzymania aktywności i ponownego jej wznowienia. Ona skosztowała mocy życia, które ma nadejść, mocy nowej ery. Widziała tam wszystko jako naprawdę martwe, wszystko jako symbol oraz to, że my odgrywamy rolę. Wie to teraz z doświadczenia. Wróciła do dawnego stanu, by odkryć, że to dzieje się na nowo i na nowo, wraz z małymi modyfikacjami. Próbowała przywrócić to do tamtego poprzedniego kształtu, wyciągając książki z podłóżka, ale zostawiła to. To nic nie znaczyło. Gdy miała spotkać się z babcią, to odkryła, że jej babcia żyje, jest młodsza, że wygląda wspaniale, a potem ona objęła ją i umarła. Zostałem zesłany, by powiedzieć Wam, kim tak naprawdę jesteście, powiedzieć Wam o mocy, o tym, czego mogliście być całkowicie nieświadomi: o tym, że nie potrzebujecie żadnej pozycji, czy to społecznej, finansowej, czy intelektualnej, aby osiągnąć swój cel. Bo możecie mieć wszystkie te rzeczy dziś i nie uda Wam się zrealizować tego, czego pragniecie. Możecie też nie mieć niczego z tej listy i spełnicie swoje pragnienie, jeśli wykażecie się wiarą. A czy Wy wierzycie w niego? Oto dzieło Boże wierzyć w tego, którego On posłał. Ewangelia Jana. W kogo wierzyć? W Newila jako w człowieka? Nie. Wierzyć w moje słowa, wierzyć w to, co Wam powiedziałem. Powiedziałem Wam o mocy, o tej mocy, którą jest Jezus Chrystus. Dlatego, gdy mówię, abyście wierzyli w Jezusa Chrystusa, to nie proszę Was, aby wierzyć w Newila, w człowieka. Dzisiaj moglibyście potępić jakieś środowisko, w którym byście mnie spotkali, uważając, że to nie jest miejsce, gdzie ja powinienem się pojawiać, w związku z czym nie uwierzycie w to, czego was uczę. Jednakże oddzielcie samego człowieka od tego, co mówi i wierzcie w to, co on mówi. Jego słowo to słowo Jego Ojca, a Jego Ojciec jest Jezusem Chrystusem. On jest jednością z Ojcem. Są jednym. W Biblii on zawsze przebywał w towarzystwie celników i grzeszników. Potępiali go za to. Znali jego fizyczne pochodzenie. Pytali, skąd jesteś? I odpowiadał, powiedziałem wam, ale wy mi nie uwierzyliście. Kim jest twój ojciec? Gdybyście mnie znali, znalibyście i mojego ojca, ale nie znacie ani ojca, ani mnie. Wy mojego ojca nazywacie Bogiem, ale ja znam mojego ojca, a wy nie znacie swego Boga. Pochwycili więc kamienie, by go ukamienować, ponieważ nie uwierzyli w jego prawdziwe pochodzenie. Widzieli jedynie jego fizyczność. Tak, każdy może to u mnie prześledzić. To są fizyczne początki. To jest gdzieś tam zapisane na papierze, na tej małej wyspie, gdzie się urodziłem. Tam jest mój akt urodzenia i zapis informujący o moim chrzcie. Możecie to zobaczyć. To moje fizyczne korzenie. Cofacie się do tych spraw i mówicie: znam Twojego ojca, Twoją matkę, Twoich braci, Twoją siostrę. My to wiemy. Tak, ale czy znacie moje pierwotne pochodzenie? Znacie tego, który mnie posłał? Wiecie, że ten zwrot, ten, który mnie posłał, został użyty 25 razy w Ewangeliana? 25 razy. Zawsze odnosił się do niego jako do tego, który go posłał. I nikt tego nie rozumiał. Powoływanie następuje, gdy w swej głębi używacie tego, o czym słyszeliście. Także naprawdę robicie to. I dowodzicie tego we śnie, tak jak ona to zrobiła, gdy natychmiast znalazła się w moim domu. To właśnie w taki sposób oni są powoływani. Nie są wzywani zewnętrznie, w ogóle nie, bo ta cała sztuka jest ponadnaturalna. To nie dzieje się na Ziemi, nie w sensie zwyczajnych wydarzeń historycznych. To wydarza się, gdy człowiek żyje na Ziemi, ale wydarza się w jego najgłębszej płaszczyźnie. Tam ma to miejsce. On wcale nie powołał Piotra, gdy ten łowił ryby w sposób zewnętrzny, potem powołując Andrzeja, Jana, Jakuba i całą resztę. Nie. To wszystko to są symboliczne stany umysłu tego, kto usłyszał i uwierzył. I potem to wydarza się w głębi. Tak oni są powoływani. Nikt nie powołuje ich zewnętrznie, bo robilibyście to przez wzgląd na pozory, myśląc: Och, czyż on albo ona nie jest piękna, czy nie są bogaci? Oni tak wiele dają innym. Gdy wchodziliście do kościoła, to te najlepsze ławy jeszcze do niedawna były zarezerwowane dla bogatych. Dzisiaj nie możecie sobie zarezerwować tak miejsca czy kupić go, ale wciąż jest niepisane prawo w pewnych kościołach, gdzie nadal takie miejsca przypadają tym, którzy posiadają najwięcej pieniędzy. Pastor, widząc ich twarze w niedzielny poranek, dba o to, by powiedzieć to, co oni chcą usłyszeć. To bowiem może zapewnić mu wielkie dotacje. Niektórzy myślą, że takimi datkami mogą sobie zapewnić drogę wprost w boskie ramiona. Ja zostałem zesłany, by nauczać was o prawdziwym Chrystusie. A prawdziwym Chrystusem jest wasza cudowna ludzka wyobraźnia. Nie ma nic, co byłoby niemożliwe dla Chrystusa. Nie potrzebujecie niczego innego. Mogę wam tylko polecić, byście sprawdzili to sami i przekonali się, czy trwacie w swej wierze. Wydaje nam się, że tak, i nagle zastanawiamy się, kto mógłby mi pomóc z tym przedsięwzięciem, do kogo mam się zwrócić. Ale nie zwracamy się wtedy do Chrystusa. Gdy poczuła, że została nagle pozbawiona przyjaciółki, auta, pieniędzy i cennego topazu, to przypomniała sobie coś. Zwróciła się do wewnątrz, wyobrażając sobie, że jest w moim domu, i nagle się w nim znalazła. Podjęła próbę i powiodło się jej. Dlatego też ona jest powołana. Ja wrócę, gdy moja praca się zakończy. On mnie tu zesłał i przyciąga do mojego świata tych, którzy będą tymi właściwymi ludźmi. I gdy to zostanie ukończone, to ja odejdę. To może stać się nawet tej nocy. Jej sen był snem, który się powtórzył. A jak powiedziano nam w Księdze Rodzaju, powtórzony sen oznacza, że Bóg tak postanowił i że niedługo się to spełni. Ten podwojony sen dwukrotnie ukazał prawdę. Wpierw to, że ona powzięła udaną próbę, a potem, że weszła do kręgu, odczytuję z tego, że niebawem to się wypełni. Jej objawienie pozwala mi odczuć, że moje odejście z tego świata jest bardzo bliskie. To nie nastąpi jednak, zanim nie ukończę tej pracy, którą On mnie obarczył. Wtedy powiem: Ukończyłem pracę, którą mi dałeś. Teraz oddaj mi tą chwałę, którą miałem, zanim ten świat powstał. Ewangelia Jana, bowiem ja wyszedłem z ciebie, tutaj mamy preegzystencję, i wszedłem w ten świat, wkładając ubiór z ciała, i ukończyłem pracę, jaką miałem wykonać, to uformowanie rdzenia, tak aby mogli uwierzyć w ciebie, by mogli uwierzyć w swoją cudowną ludzką wyobraźnię, i aby nie zwracali się do fałszywego Boga, lecz utrzymywali Boga w sobie. Następnie dotrzeć do tego momentu tych 72, a potem do 144 i stamtąd iść dalej. Gdy praca jest ukończona, to ten ktoś musi odejść. Jej wizja napełnia mnie odczuciem, że niebawem do tego dojdzie. Uwierzcie mi w tą historię, którą wam opowiadam. To najwspanialsza opowieść, jaka kiedykolwiek istniała. Opowieść o tym, jak Bóg stał się człowiekiem, aby człowiek mógł stać się Bogiem. I człowiek musi wysłuchiwać raz za razem tego, kim jest ten Bóg, który stał się nim tego, że On jest wyobraźnią i że to jest prawdziwy człowiek, że jego wyobraźnia jest Bogiem. To jest siła napędowa tego świata. W naszej wyobraźni tkwi nieskończona moc. Pomyślcie, że zostaliście uwięzieni i wyrzucono klucz. A teraz możecie wyobrazić sobie siebie gdziekolwiek tylko chcecie być. Uwierzcie w rzeczywistość swojego wyobrażania. Wy wydostaniecie się stamtąd cali i zdrowi. Znajdziecie się tam, gdzie sobie siebie wyobraziliście. I nie będzie to miało znaczenia, czy będzie potrzebna cała armia, aby was uwolnić. Czyż to nie lepsze niż próba jakiegoś przekupstwa, a potem powrót do więzienia, bo przyłapano was na tym naruszeniu prawa Cezara? On nigdy nie naruszał prawa Cezara. Czy mamy płacić podatki? Podaj mi monetę. Czy ja tu jest? Cezara. Zatem oddajcie Cezarowi to, co cesarskie. Ewangelia Marka. Ale oni chcą tak wiele. W porządku. Zdobądźcie tyle i dajcie to im. Co za różnica. A on będzie chciał tego, tego i jeszcze innych rzeczy też. To powiedziano wam w księdze Samuela, że dopóki będziecie mieć zewnętrznego Boga, dopóty będą na was nakładane wszelkie ograniczenia tego świata. To napisano w tej księdze, że oni chcieli, aby tak jak innymi ludami rządził nimi król. I powiedziano im, że on zabierze ich córki i ich synów, aby mu służyli, że zabierze im pieniądze, a potem, gdy zabierze im już wszystko, to weźmie ich samych. A jeśli będą narzekać z tego powodu, to pan im nie odpowie. Oni zignorowali to ostrzeżenie i postanowili, że chcą mieć króla. Królem obwołano Saula. I on zniewolił ich dokładnie w taki sposób, w jaki zostało im to przepowiedziane. Chcecie króla albo lidera? Chcecie może dyktatora? To patrzcie na to, co się dzieje, na to, co was spotka, bo to jest po prostu spełnianiem się pisma. Co do tej mocy, o której dziś mówię, to posłuchajcie tych słów. On wiedział, że jest ucieleśnieniem nieskończonej potęgi, i tak zwrócił się do tych, którzy chcieli jej użyć. Czy nie uważacie, że mógłbym się zwrócić do Ojca, a ten postawiłby przy mnie więcej niż 12 legionów anielskich? Ale jak wówczas wypełni się to, co według pisma musi się wydarzyć? Ewangelia Mateusza. On przybył obiecując sobie i syłającemu go, że nie będzie tego tak wykorzystywał. Zamiast tego zaś podda się ograniczeniom ciała i woli tego, który go posłał, wypijając kielich do ostatniej kropli, bez względu na wszystko, co mu się przydarzy, bez względu na całą tą hańbę. Niech nazywają go oszustem, niech nazywają go jak tylko chcą. Czas dowiedzie temu, że on był bogiem chodzącym po ziemi. Wypił więc to do samego końca, chociaż mógł uratować siebie. Jednak stwierdził, że wypije to do ostatniej kropli, a potem powróci do tego, który go posłał, i wtedy będą jednością. Wiedząc o tym, że ja sumiennie dokonałem tego, czego miałem dokonać, on zawołał do mnie tak: Mój wierny sługo, wejdź do radości pana. Żadna inna radość nie może być porównywalna z. Tą, kiedy ponownie zostajecie włączeni w ciało miłości. Wy powracacie do ciała mocy, a potem do ciała miłości. Dziękuję za uwagę. Następnego wykładu będziecie mogli posłuchać w piątek, 11 sierpnia o godzinie 19. Zapraszam.